苏哈切 Podcast 都毛不会讲呢，谢谢你，尼士卡，不会哦，一感谢，二哦是听了，谢谢你们。 Dziękujemy bardzo Agnieszka, dziękujemy Kasia i Paweł. Dziękujemy wszystkim naszym patronom. Bardzo, bardzo nas cieszy to, że liczba osób, która nas wspiera cały czas rośnie. Teraz jest już nas ponad 250. 254 osoby chyba były ostatnio z tego co widziałam. Dzięki Wam ten podcast cały czas powstaje, cały czas mówimy do Was. Dzisiaj z Szanghaju mówią do Was Nadia Urban, Piotr Sochoń i z Dali mówi do Was Weronika Truszczyńska. A w dzisiejszym odcinku. W sumie kontynuujemy poniekąd tę tematykę związaną z relacjami międzynarodowymi Chin. W tle, jak zwykle, są Stany Zjednoczone, jest Rosja, ale oczywiście głównym tematem państwem, któremu przede wszystkim z tej chińskiej perspektywy będziemy się przyglądać, jest Korea Północna. Czy Korea Północna jest psem na chińskim łańcuchu? Jak Chiny patrzą? Na zbliżenie Korei Północnej z Rosją? W ogóle, jak jest odbiór Korei Północnej wśród Chińczyków? Pewnie sporo osób, mówię tutaj o naszych słuchaczach, w ogóle ludziach w Polsce czy, czy na Zachodzie, widzi podobieństwa między reżimami politycznymi w obu krajach. Więc to, jak Chińczycy postrzegają Koreę Północną, jest też, wydaje mi się, ciekawym punktem zaczepienia dla zrozumienia, jak Chiny widzą same siebie poprzez to, jak widzą właśnie ten no, ekstremalny reżim, taki jak reżim koreański. Ale, żeby osadzić tę dyskusję w jakichś ramach, musimy zacząć od y, jakiegoś punktu wyjścia. No i tym punktem wyjścia musi być. Wojna koreańska, która tak naprawdę no jest definiującym już wydarzeniem dla tych relacji, przez jej pryzmat będziemy na pewno patrzeć też na kolejne dekady. Więc teraz przechodzimy do roku 1950. No tak, bez wojny koreańskiej nie byłoby Korei Północnej takiej, jak je, jaką znamy ją dzisiaj, prawda? Więc musimy oczywiście od tego zacząć. Generalnie tak. Kończy się Druga wojna światowa. Japończycy opuszczają Koreę i Korea, półwysep koreański, zostaje podzielony wzdłuż 38 równoleżnika. Na dwie strefy okupacyjne, tak? Północną, wspieraną przez ZSRR, i południową, wspieraną przez USA. Mamy tutaj dwa państwa. Mamy komunistyczną Koreę Północną pod przywództwem Kim il -Sena, no i antykomunistyczną Koreę Południową. Gdzie obie strony cały czas od momentu powstania dążyły do tego, żeby zjednoczyć półwysep pod swoim własnym Systemem. Przy czym, oczywiście, ta sytuacja nie istniała w próżni, bo ten konflikt koreański wpisywał się bardzo dobrze w globalną rywalizację między Związkiem Sowieckim a USA, ponieważ Korea Północna była wspierana przez ZSRR i później przez Chiny, a Korea Południowa otrzymywała wsparcie ONZ, gdzie, no wiadomo, ONZ tak naprawdę oznaczało. Wsparcie Stanów Zjednoczonych, no to powodowało, że po prostu te napięcia na linii północ-południe były takimi po prostu napięciami proxy, prawda? No po prostu było to starcie też tych większych mocarstw. Natomiast w tym wszystkim pojawia się Chińska Republika Ludowa, proklamowana w 1949 roku, która była wtedy nowym państwem, młodym państwem, osłabionym wojną domową, osłabionym interwencjami zagranicznymi. Ta sytuacja wewnątrz Chin i też sytuacja związana z tym, co się stało po wojnie domowej, czyli, czyli ucieczce Kai-shek'a na Tajwan przy wyraźnym wsparciu USA dla Kuomintangu, no to wszystko powodowało, że Chiny nie chciały obecności wojsk. USA w pobliżu swojej granicy, i do tego jeszcze warto jest powiedzieć, że oczywiście to no, historia relacji chińsko-koreańskich nie zaczęła się wtedy, bo Chiny uznawały Półwysep Koreański za taką swoją tradycyjną strefę wpływów. 25 czerwca 1950 roku Korea Północna, wspierana oczywiście przez ZSRR. Zaatakowała Koreę Północną. Oni przekroczyli ten 38 równoleżnik, i tak naprawdę postępy wojsk północno-koreańskich były bardzo szybkie i doprowadziły do niemal całkowitego zajęcia terytorium południa. No więc w takiej sytuacji, oczywiście, musiała być odpowiedź ze strony USA, czyli interwencja ONZ pod przywództwem Daglasa Martatura. Siły ONZ zaczęły kontrofensywe, to oczywiście były głównie siły amerykańskie i zepchnęły wojska północno-koreańskie prawie że do granicy z Chinami, nad rzeką Jalu. No i teraz dochodzimy do sytuacji, w której Chiny decydują się o tym, żeby do tego konfliktu dołączyć i możecie sobie zadawać pytanie, dlaczego? Bo przecież przed chwilą powiedziałam, że, że to był kraj, który był młody, osłabiony, po konfliktach, z wieloma, wieloma problemami. Tak, nieokrzepnięty zupełnie. Więc, więc dlaczego, dlaczego Mao Zedong zdecydował się na to, żeby do tego konfliktu dołączyć? Po pierwsze, na pewno były tutaj duże obawy strategiczne, no bo zbliżenie się wojsk ONZ Czyli wojska amerykańskich do granicy z Chińską Republiką Ludową odbierano jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. E, Mao Zedong obawiał się, że obecność USA w regionie może zagrozić młodemu państwu chińskiemu, i też Wiadomo, że Korea, jako byt polityczny kontrolowany, czy będący pod wpływem kapitalistycznego Zachodu, będzie nie tylko wrogim sąsiadem, no ale jakimś takim potencjalnym przyczółkiem do tego, żeby tutaj dalsze działania przeciwko chińskim komunistom były prowadzone. Może jakaś współpraca właśnie z Kuomintangiem, kto wie. Więc na pewno te obawy strategiczne były, były ważne, ale też wpływ ZSRR, a konkretnie postać samego Józefa Stalina, tutaj miała duże znaczenie, bo Józef Stalin bezpośrednio zachęcał Chiny do zaangażowania się w tę wojnę, obiecując pomoc wojskową i logistyczną, i faktycznie Chiny otrzymały od Związku Sowieckiego amunicję, broń, czołgi, ale następnie Nakazano Chinom za to wszystko zapłacić, więc ta pomoc nie była y, pomocą altruistyczną, ideologiczną, tylko oczekiwano, że, że Chiny tak naprawdę zwrócą po prostu koszty tej, tej pomocy. No i wiadomo, że też polityka wewnętrzna i taka, taka funkcja propagandowa tego była bardzo ważna, bo Chiny nie dołączyły do tej wojny oficjalnie. I to nie jest tak, że chińska armia narodowo-wyzwoleńcza e, walczyła na tej wojnie, nie. Chiny sformowały takie jednostki nazywane Chińskimi Ochotnikami Ludowymi. To pozwalało na to, żeby nie, nie musieć wypowiedzieć wojny USA bezpośrednio. Zamiast tego mówiono, że po prostu na tej wojnie walczą ochotnicy. Chociaż oczywiście większość ludzi walczących w tej wojnie no to byli po prostu weterani chińskiej wojny domowej. Oczywiście, że tak. Wspomniałaś o tym właśnie, że Korańczycy są uważani poniekąd ze względu na historię, na obecność mniejszości koreańskiej, o której na pewno będziemy też rozmawiali za taki połowicznie swój kraj. Tak? No, państwo tributarne. Wcześniej państwo trybutarne e, oczywiście, więc m, to jest istotny kontekst. E, to jest ciekawe też na, nawet językowo. Że na Koreę Północną i na Koreę Południową, jak mówi się w chińskim języku, bo nie ma takiego rozróżnienia jak w języku angielskim czy polskim, właśnie, że mamy tę samą nazwę na Koreę i tylko dodajemy ten przymiotnik określający położenie geograficzne, tylko są zupełnie różne nazwy tak. na te dwa kraje. I ta nazwa na Koreę Północną jest takim, no oryginalnym można powiedzieć e, słowem na Koreańczyków też na mniejszość koreańską to jest Chaolsien tak mm -hmm, mm -hmm. E, z Korei południowa z kolei Korea południowa to jest hangło. Tak. i w tym sensie no jakby w tej bazie nawet dosyć prostej analizy językowej widać, że ta Korea Północna jest uważana jako taka swoja, mm -hmm. tak? to jest taka mm -hmm. nasza Korea. Natomiast wracając do tych optyk i wytłumaczeń, dlaczego Chińczycy na takim właśnie no, nieokrzepniętym jeszcze stadium państwowości z tyloma problemami, planami decydują się na zaangażowanie w wojnę koreańską, w 1950 roku, kiedy pamiętajmy rok wcześniej, dopiero zostaje formalnie ukonstytuowana Chińska Republika Ludowa. Mówimy o bardzo młodziutkim państwie, cały czas mającym problemy z kontrolowaniem wszystkich terytoriów. Tajwan to jedno, no ale przecież Tybet, tak, zachodnie części Chin, i nagle mamy walczyć z największym mocarstwem na świecie. No myślę, że jest to, jest to faktycznie tak z punktu widzenia historycznego fascynujące i faktycznie dobrze to nakreśliłaś. No mi się wydaje, że są takie trzy optyki główne. Tak? Z jednej strony, oczywiście, mówi się zacietrzewienie ideologiczne Mao, mhm. czyli on, chcąc być liderem tej komunistycznej rewolucji w Azji, no musiał wesprzeć socjalizm w walce z imperializmem amerykańskim. Druga perspektywa, taka bardziej racjonalizująca decyzję Mao, to znaczy no, Mao nie ma poniekąd wyjścia, no bo ta obawa, że Amerykanie mogą wziąć mm -hmm. no, mogą wziąć tak naprawdę na cel serce wtedy y, gospodarcze Chin, czyli ten północny wschód, jest no relatywnie duże takie ryzyko, powiedzmy. No a w końcu, właśnie z trzeciej strony, to CTSRR, o którym wspomniałaś, sama postać Stalina. Mało w tamtym okresie tych młodych Chin bardzo zabiega o poparcie Stalina, wie, że musi mieć poparcie Związku Radzieckiego, żeby ta rewolucja mogła okrzepnąć w samych Chinach. On chce pokazać Stalinowi, że jest wiarygodnym partnerem i chce zdobyć jego zaufanie w momencie, kiedy potrzebuje właśnie tego sowieckiego protektoratu dla dopiero co zdobytej władzy w Chinach. Ale oczywiście no, to, co powiedziałaś, to jak Stalin rozgrywa Mao i tak naprawdę wciąga go do tego konfliktu koreańskiego, samemu trzymając wojska radzieckie na dystans, no, też jest jednym z strategicznych majstersztyków i też pokazaniem, że Mao był wtedy na pewno w sytuacji pewnej podległości wobec Stalina i Związku Radzieckiego. Wszystkie te perspektywy oczywiście po trosze są prawdziwe. To nie jest tak, że one się wzajemnie wykluczają. Tak. Ale jednak kluczowe jest to, że mało jednak widział samą decyzję Kimirsena mhm. ten atak północy na południe jako pochopny. I wbrew chińskiemu interesowi na tamten moment uważał, że Kimirsen Sen zupełnie nie zważa na interes Chin, który no, w tamtym okresie był taki, że Mao faktycznie chciał, żeby ten reżim okrzepł. I ta decyzja była zaskakująca zarówno dla Amerykanów, jak i Chińczyków. I wtedy, no, oczywiście Mao chciał skupić się na reunifikacji, na, na kontroli wszystkich terytoriów, w tym oczywiście zajęciu Tajwanu, a nie zajmować się Koreą tak. Północną. Ale w związku z tym, że sytuacja była taka, jaka była, Chiny weszły do tej wojny, rozpoczęły działania już w październiku 1950 roku. Na początku około 200 tysięcy żołnierzy tych chińskich ochotniczych, ludowych sił przekroczyło granicę z Koreą Północną, ich liczba systematycznie wzrastała. I faktycznie Trzon. Tej armii, tych ochotników stanowili weterani chińskiej wojny, lo, wojny domowej, i to było trochę tak, że niektórzy z tych ludzi ledwo wrócili do domu i znów wyruszyli na wojnę. Ale też w skład tych jednostek wchodzili robotnicy, aktywiści partyjni, pisarze, publicyści oraz po prostu chłopi. Więc po prostu każdy, kto był do tego chętny, żeby na tę wojnę wyruszyć, miał taką możliwość. No i do tego działania były wspierane przez radzieckie lotnictwo, które po prostu patrolowało chińską stronę rzeki Jalu. Pamiętajmy, że też ci koreańscy komuniści mieli osobiste relacje z chińskimi komunistami, bo oni byli też obecni w tej y, wojnie domowej, więc to były osobiste relacje. Akurat sam Kim Il-sung, on faktycznie był w Chinach, później był w Związku Radzieckim i to niejako przez ten Związek Radziecki został zainstalowany. Tak. Natomiast y, żeby pokazać, jak bardzo Mao wspierał te decyzje, i jednak, jak ostatecznie był zaangażowany w tę sprawę koreańską, no pokazuje to, że jedną z tych osób wysłanych wtedy na front, a wspomniałaś o różnych grupach, no właśnie, był jego syn. Był jego syn. W dodatku jego I syn. I skończyło? Jego syn zginął. Zginął na froncie. Na froncie w tej wojnie koreańskiej. No, chińska interwencja ona jednak doprowadziła do przełomu w tej wojnie, bo gdyby nie Chińczycy, no to być może zakończyłoby się to zupełnie inaczej. Dzięki Chińczykom plany USA dotyczące całkowitego wyzwolenia Korei i. Zamienienia jej po prostu na państwo kapitalistyczne, demokratyczne się nie ziściły. Chińskie siły zepchnęły siły ONZ na południe, no i tak naprawdę te walki same się ustabilizowały w okolicach właśnie tego 38. równoleżnika, wobec czego no, ten status quo po prostu został zachowany, tak naprawdę. I ten reżim północno-koreański no, mógł się utrzymać. Mógł się utrzymać, dokładnie. Ale oczywiście Koreańczycy nie byli za bardzo, znaczy Kim nie był szczególnie wdzięczny wobec Mao. I tu się zaczyna, uważam, ten bardzo istotny element całej naszej opowieści tego, że są to relacje bardzo złożone. Jest to szorstka przyjaźń, jak to niegdyś Aleksander Kwaśniewski mówił o swojej relacji z Leszkiem Millerem. Nie, to w drugą stronę, to Leszek Miller chyba. No nieważne. <grym> tak czy siak jest to relacja, relacja naprawdę skomplikowana, pełna nieufności, podejrzliwości i napięć. I wtedy właśnie było tak, że samo to, że mało w ogóle wahał się w tej decyzji o wysłaniu chińskich wojsk do Korei. To Kim już to odebrał? Jako Kim Jurgen już to odebrał jako tak. afront. I on uważał, że w ogóle nad czym ty się zastanawiasz? My wam pomogliśmy, teraz ty pomóż nam, wy mieliście swoją rewolucję, teraz my chcemy mieć rewolucję. W ogóle ne, dlaczego dyskutujemy na ten temat i y, kto się tutaj waha. Natomiast, jeżeli zobaczycie, no nie wiem, możecie zobaczyć jakieś takie mapki, może, które będą graficznie pokazywały to, jak linia frontu przysuwa się właśnie na Półwyspie Koreańskim. No to widzicie moment, w którym wkraczają Chińczycy. No, mm -hmm. I nagle ta linia frontu tak. przesuwa się, się w dół. No i akurat pamiętam, że właśnie dokładnie taka wizualizacja była w Muzeum tak. Wojny Koreańskiej w Seulu, tak. w którym y, byliśmy z Nadią. No nie będziemy tak dużo mówić o samej percepcji południowo-koreańskiej na tę wojnę. Tam ciekawy na przykład był taki element y, tego, pamiętam, y, że chwalono się tym, że Koreańczycy z północy po już w zakończeniu konfliktu tam dostali ci jeńcy wojenni taki dostali wybór, wybór. Wybór do jakiego kraju tak. chcieliby po zakończeniu tego konfliktu się przenieść i tam mieszkać. I bardzo dużo korańczyków walczących po stronie północy chciało wyjechać na południe. Czy zostać na południe, jeżeli tam, tam mm -hmm. już byli jeńcami. Natomiast... Nie spodziewano się, i Amerykanie nie spodziewali się tego, że niektórzy Amerykanie będą chcieli z tego prawa skorzystać i nie będą chcieli wrócić do Stanów. I było tam 23 bodajże amerykańskich żołnierzy, którzy powiedzieli, że oni po wojnie chcą pojechać do Chin to jest bardzo ciekawy taki Wątek w całej tej wojnie. I tam generalnie oczywiście musicie pamiętać, że to już jest taki moment. Czy i... Chiny tego chcą? Tak, bo możemy, możemy powiedzieć już po, poniekąd zahaczyć to na przykład o temat wojny w Wietnamie, mhm. tego, gdzie wspominałem o tym, że dla Amerykanów, dla amerykańskich służb ta decyzja o interwencji w Wietnamie była wojną z globalnym maoizmem. Mhm. Tak. I wydaje mi się, że jeżeli macie jakąś wiedzę czy takie wyobrażenie o tych takich no, szalonych latach CIA, gdzie oni tam eksperymentowali z LSD, yy, myśleli, że można kontrolować ludzki umysł i tak dalej, to to, to są lata to, 50. Tutaj. I skąd się to bierze w ogóle w Stanach? To w Stanach się bierze stąd, że tam była taka y, książka Edwarda Huntera, takiego zagranicznego korespondenta, który napisał właśnie taką, taką książkę Brainwashing in Red China. On ją wydał w 1951 roku bodajże. Ona zyskuje dużą popularność w Stanach. No on pomimo tego, że sam ten, ten Hunter nie zna chińskiego, ale oczywiście jest ekspertem od Chin y, 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 y <grym> i mówi, że, że generalnie Chińczycy... No Mają taką technikę, że oni tak naprawdę tworzą taką armię zombie komunistycznych, maopierzej mózgi. Jedyne, w co, w co wierzą, to komunizm, maoizm i chcą walczyć z Ameryką i wolnym światem. I Amerykanie są tym zafascynowani, amerykańskie służby są tym zafascynowane <laughs> i wierzą w to, że trzeba kontrolować jakoś te, no, te możliwości. Takiej wojny psychologicznej, jaką mają Chińczycy. I właśnie stąd się biorą te różnego rodzaju eksperymenty. Wtedy w ogóle, bo tych 23 Amerykanów, którzy chcieli zostać w Chinach, to jest. No jedna właśnie, rzecz, co tam. się z nimi stało? Nie, bo tam z 23 generalnie zaczęła się kampania taka, żeby tam dzieci amerykańskie pisały listy, że wróćcie, wróćcie. Ostatecznie <laughs> tylko dwóch dało się namówić, większość z 21 się nie dało namówić, ale to, to zostawiając na, na, na boku, bo to jest jakaś marginalna, śmieszna anegdota. Natomiast yy, Zupełnie serio, ci jeńcy wojenni pojmani przez Chińczyków, Amerykanie w ramach tego konfliktu, później wypuszczeni, którzy wrócili do Stanów, oni nie zostali od razu wpuszczeni do kraju, nie dano im możliwości od razu powrotu do rodzin, oni byli przetrzymywani przez amerykańskie służby i tam testowano faktycznie, czy po prostu oni nie będą jakąś taką forpocztą komunistycznej rewolucji, ideologii, czy nie przeprano im mózgów. I to, to były zupełnie poważne działania amerykańskich służb, i tamten klimat, który może wydawać się zupełnie szalony, on wpływa. Na postrzeganie Chin później w Stanach Zjednoczonych, na doktrynę Makartyzmu i właśnie interwencję w Wietnamie. Przy tym wszystkim, oczywiście, nie chcę powiedzieć, że w Chinach nie odbywało się takie bardzo mocne, ideologiczne pranie mózgów w kolejnych latach w okresie maoizmu. No to oczywiście kulminacją tego jest rewolucja, rewolucja kulturalna. Rewolucja no to właśnie jest, to, jest, to, jest to jest inna historia. Ja mówić, że ten człowiek napisał tę książkę jeszcze zanim wydarzyła się rewolucja kulturalna. Więc... Tak, tak, tak. No dobrze, czyli podsumowując, skończyła się wojna. Koreańska interwencja Chin uratowała reżim Kim -Sena. Chiny też pokazały jednak swoją siłę militarną i, i polityczną. No nie ukrywajmy, że. Zyskali międzynarodowe uznanie za jako taki kluczowy gracz w zimnej wojnie. Z drugiej jednak strony, koszty tej wojny, zarówno ludzkie, jak i ekonomiczne były naprawdę duże. Konflikt obciążył gospodarkę kraju, który no, i tak już nie był w najlepszej sytuacji, był mocno osłabiony po latach wojny domowej. Tutaj doszła też ta konieczność spłaty zobowiązań wobec ZSRR. Co też spowodowało taką narastającą niechęć wobec Moskwy. E, ale zobaczmy też, że 53 rok koniec tej wojny to jest absolutnie przełomowy rok. I też jeżeli wcześniej mówiliśmy Wam, że no, jakieś tam pierwsze lata to jest taki miesiąc miodowy komunizmu w Chinach, jeżeli mówimy o pierwszych latach Chińskiej Republiki Ludowej, a tam później się ta sytuacja zmienia w połowie lat 50., 53 rok to jest zdecydowanie taki moment, do którego, na który możemy wskazać palcem bo to jest rok, kiedy właśnie kończy się wojna koreańska. I to jest też rok, w którym umiera Józef Stalin. Tak. I zdecydowanie są to absolutnie kluczowe wydarzenia dla reżimu maoistowskiego. To jest w ogóle ciekawe z perspektywy dzisiejszej, jak patrzy się na tamtą wojnę. Ja tak naprawdę regularnie w okresie maoizmu, pojawiały się duże produkcje kinowe, które pokazywały właśnie wagę tamtej wojny i ukazywały ją co istotne właśnie w kontekście tego zaangażowania Chin w globalną rewolucję mm -hmm. komunistyczną. Mm -hmm. Tak, czyli chińscy żołnierze pomagają właśnie lokalnym tam społecznościom w Korei Północnej. Chiny są takim starszym bratem mm -hmm. dla Korei Północnej. Oczywiście, jak możecie się domyśleć, po przyjęciu rządów przez Deng Xiaopinga i otwarciu na zachód, nawiązaniu relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi, nie można już takiej optyki w Chinach używać, tak? Ale waga tego zwycięstwa jest potężna. Wciąż. Znaczy, zwycięstwa mówię to w cudzysłowie, no bo ktoś mógł powiedzieć, że to nie jest całkowite zwycięstwo, no ale jednak w Chinach jest jednoznacznie tamta wojna odbierana jako zwycięska, jako zatrzymanie Amerykanów. I taki potencjał propagandowy i historyczny no, nie może być tak zupełnie pozostawiony. I do niego się wraca no wraca się no bo przecież dopiero co powstała no gigantyczna produkcja tak filmowa jest. czyli film tak Changjin-hu. tak czyli dosłownie jezioro Changjin wydaje mi się że tytuł amerykański nie wiem czy jest polski jest bitwa nad jeziorem Changjin po prostu mhm. jeżeli Nadia mówi giga produkcja to to nie jest jedna z giga to, to jest najdroższy jest. chiński film w historii. Tak. To jest film, który obejrzało najwięcej widzów w Chinach w historii. Kropka, to jest jakby ten film tak. historyczny. Bardzo mocne narzędzie, oczywiście propagandowe. Można by powiedzieć na siłę, że tak, Si wraca do znowu Sitoma, i wraca do korzeni, <laughs> ale jednak no nie do końca. Tak jak wspomniałem, no nie można już w ten sam sposób mówić o wojnie koreańskiej, więc co się robi. W tym filmie tak naprawdę po pierwsze jest pokazane, że jest ciągłość między wojną domową, wojną o wyzwolenie Chin i tym konfliktem w Korei. Znaczy dosłownie tam jest pokazane, że ta główna postać Wu Jinga, on dopiero co wraca do domu i, i od razu jest powołany dalej, że ta sama wojna się toczy. W dodatku tam jest oczywiście pokazana też postać Mao Zedonga i kiedy Mao zastanawia się nad tym, poinformowany przez Bang Dehuaya, że jest taka jakaś inna sytuacja w Korei, on podejmuje tę decyzję w ogóle nawet nie zająknąwszy się o tym, że trzeba pomóc Korei, że tam jest jakaś kwestia rewolucji globalnej. Nie, zagrożone są Chiny. Mao jest patriotą, myśli tylko o interesie Chin. W dodatku, tam jest bardzo czytelny kontekst w tym filmie, pokazany, że Amerykanie tak naprawdę to już atakują Chiny. Że generał MacArthur to już podjął tę decyzję, że on i tak zaatakuje Chiny, więc nie, nie było tak naprawdę wyboru. Trzeba było to zrobić w imię obrony terytorium chińskiego. Tam takie różne smaczki, śmieszne, jak na przykład na początek, właśnie ten Łudzin, yy, że mobilizując właśnie tych żołnierzy, dopiero co zdemobilizowanych i znowu muszą się zmobilizować, nam przemawia do swojego batalionu, żeby pamiętajcie, że ta chińska rewolucja. Mao dał wam ziemię, i teraz musimy walczyć o to, żeby ją utrzymać. No, yy, chichot historii jest taki, że ta wojna kończy się koreańska w 1953 roku i ci żołnierze wracający do Chin już nastają inną <laughs> rzeczywistość, bo wtedy zaczyna się w Chinach kolektywizacja. No więc właśnie. No właśnie, no i słuchając o tej wojnie koreańskiej, o tym, jak to wyglądało, oczywiście ta pomoc ze strony Mao była trochę warunkowa, też Mao został niejako zmuszony, ale my na Zachodzie bardzo często myślimy sobie o tym, że no Chiny i Korea są jak, jak wargi i zęby, jak to powiedział klasyk. A, tak? tak no i może brzmi to trochę głupio, ale no myślimy sobie o tym, że one nie mogą bez siebie żyć. Tak. I bardzo często jednak panuje takie przekonanie właśnie, że to są przyjaciele. Chiny, Korea jak mąż i żona. Ale tak naprawdę patrząc na te, te relacje Chin i Korei Północnej po wojnie, to wcale to tak dobrze nie wygląda. I jak powiedziałeś na początku Piotr, że Korea może być pieskiem na smyczy Chin. Moim zdaniem Korea bardzo często może być pieskiem, który jednak szczeka na Chiny. Tak, to jest taki ogon właśnie, który kręci. Kręci psem. Znaczy To jest oczywiście bardziej złożone, ale no, można, mogłoby się wydawać, że po tej wojnie i temu, że tysiące chińskich y, żyć poświęconych zostało, tak. żeby ten reżim Kima, Kim Jestena Kim utrzymać, no, następuje wielka wdzięczność i współpraca. Nie. Myślę, że każdy z was ma wyobrażenie tego, jakim krajem jest Korea Północna i to nie bierze się znikąd. To znaczy sam Kim Il-sung, dalej no, kolejne pokolenia Kimów tej, tej dynastii, to są ludzie, którzy po pierwsze są megalomanami. No na pewno. To, że my możemy wyśmiewać jakieś ambicje Korei Północnej, patrzeć, na to jako no, żenujące granie powyżej swojej ligi, no, używanie takich y, kategorycznych argumentów, siły też niepopartych do końca technologiami, do tego, żeby gdzieś tam mieszać w, w Międzynarodowym Ładzie. No myślę, że Kimowie, Kim Il-Sung tak samo myślał o sobie bardzo poważnie. To znaczy, myślał o Pyongyangu jako stolicy, która może próbować grać w jednej lidze z Moskwą i Pekinem. To pokazuje na przykład to, że Korea Północna próbowała być aktywna gdzieś, właśnie w Afryce i tak dalej. Też zauważmy, że, no właśnie, mówiąc o tym całkowitym zamknięciu Korei mówimy też o gigantycznej podejrzliwości samego Kim Irsena i dążeniu do całkowitej niezależności. To w jaki sposób Kora Północna jest odizolowana od reszty świata, jest skutkiem tych obsesji bezpieczeństwa i w widzeniu zagrożenia właśnie w zagranicznych wpływach ze strony Kimów, tak? Tak, no ale yy, tak naprawdę to też jest trochę taki od historii, biorąc pod uwagę, że Korea Północna stała się tym, z czym ją dzisiaj kojarzymy, tak? czyli z latami 90., w których ludzie umierają z głodu, jedzą korzonki czy kores drzew, no po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy ta pomoc dla Korei Północnej ze Związku Radzieckiego przestała płynąć takim szerokim strumieniem. Bo właśnie jeżeli mówimy o tej relacji Pjongjangu z Moskwą i Pekinem, relacji z Chinami Związkiem Radzieckim, to już w 1956 roku Kim Il-sung właśnie po to, żeby zbudować zupełnie Niezależną od wpływów tych dwóch mocarstw administrację i elity, tylko jemu podległe. On w 1956 roku dokonuje czystki, bardzo brutalnie atakuje zarówno tę frakcję sinofilską, ludzi, też, którzy byli w Chinach obecni, w Janan i tak dalej, ale też atakuje frakcję prorosyjską. To pokazuje, że on jest bardzo skupiony na tym, żeby Korab była niezależna. On obawia się tego, że Mao tak naprawdę pod pewnymi gestami przyjaźni, pomocy rozwojowej chce kontrolować Koreę Północną. Mao wykonuje bardzo dużo gestów, które na przykład dzisiaj są krytykowane przez Chińczyków. No, w 1962 roku Mao oddaje dużo terytorium Korei Północnej. Dajmy na to zatrzymano budowę metra w Pekinie po to, żeby wspomóc Pjongjang i budować metr w Pjongjangu. Takich gestów było sporo. Kim il -sen oczywiście sam kopiował rozwiązania Maoizmu, ale starał się to robić jednak w takiej niezależnej formule, przynajmniej nominalnie. I na przykład kopiował rozwiązania Maoizmu w zakresie wielkiego skoku naprzód. I dlatego w Korei mieliśmy projekt latającego konia. Natomiast Myślę, że warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o kopiowanie i stosunek Kimirsena do pomysłów Mao, warto zwrócić uwagę na rewolucję kulturalną. Mm -hmm. To jest moment, w którym wspominałem na przykład, że Ho Chi Minh zaczyna wtedy wątpić w przywództwo Mao, i to jest też moment, w którym Mao krytykuje Kimirsena. Nie rozumie tego, co dzieje się w Chinach. Mówimy o połowie lat 60., Kimirsen krytykuje Mao, więc oczywiście dochodzi do napięć. Zaczynają się żarty z Kim Irsena. Zresztą te żarty, jak jeszcze powiemy, one cały czas są w Chinach obecne, bo Korea Północna, z jakiegoś względu, no z, z tych względów także i w dużej mierze, jest krajem, z którego często Chińczycy się śmieją. No i oczywiście w tych żartach dominuje to, że kim jest gruby. Szczęśliwie o, ten tak. dzisiejszy kim też jest gruby, więc można niejako te żarty odświeżyć. No, ale oczywiście wtedy, że jest rewizjonistą i tamte napięcia, właśnie w okresie rewolucji kulturalnej między Chinami a Korą Północną, miały takie mniej i bardziej napięte momenty. No bo żarty. Okej, okay. krytyka w gazetach to jedno. Mówię o krytyce Kimirsena w Chinach. Wystawianie takich wielkich głośników przy granicy z Koreopuloso, to jest akurat już to, jest... Chińczycy uwielbiają to kuchają, robić. Tak. Więc emitowano właśnie taką, taką propagandę wymierzoną w Kimirsena z terytorium chińskiego, ale też były bardzo krwawe oblicza dla tego napięcia, jak Pogromy mniejszości koreańskiej w Jenbien. To jest taka autonomiczna prefektura. Kiedyś tłumaczyłem, na czym to polega, że są w, w Chinach na, na różnych szczeblach administracyjnych takie terytoria, które mają prawo do większej autonomii, i ponieważ Koreańczycy są. No, dosyć dużą mniejszością. To, to, to jest taka, taka prefektura, właśnie autonomiczna Korańczyków. Tam do Jenbien wysłany zostaje bratanek Mao Zedonga, Mao Jensin, po to, żeby zaprowadzić tam porządek. No bo są, oczywiście w, w tym szale rewolucji kulturalnej domysły, że Ci Koreańczycy nie są posłuszni reżimowi, nie są posłuszni Mao, i oczywiście ten stosunek Kim Ir Sena do samego Mao ma tutaj znaczenie. Powiem wam na przykład taką historię, która moim zdaniem dobrze obrazuje to, jak złożona jest ta relacja między Chinami i Koreą. Jak złożona była wtedy, jak cały czas jest złożona. Chiny cały czas wspierały reżim w Pjongjangu wysyłając na przykład żywność do Korei. Więc między Chinami a Koreą jeździły pociągi, w których po prostu wysyłano produkty żywnościowe. Natomiast ze względu na to, że równolegle działy się te programy czerwonogwardzistów na Korańczykach, to w ramach ostrzeżenia takiego dla reżimu Kim il Sena, ci czerwonogwardziści właśnie grasujący wtedy w Bien, Bien obwiesili ciałami zabitych Korańczyków taki pociąg, z ostrzeżeniem, że jeżeli Korea Północna, jeżeli ona nie odstąpi od swojej polityki krytyki rewolucji kulturalnej w Chinach, to to stanie się z całą Koreą. I taki właśnie pociąg z wywieszonymi ciałami zabitych Koreańczyków został z Chin wysłany do Korei Północnej. Więc mówimy o naprawdę. To, jest to szalone, co teraz opowiadasz. Tak. Oczywiście mówimy, ciężko powiedzieć, że Mao jednoznacznie sam powiedział, żeby taki pociąg wysłać. Mówimy o okresie rewolucji kulturalnej, ale mówimy jednak o okresie dużego napięcia już w, w latach 60. i zupełnie niejednoznacznej relacji. Jednak no niewiele dekady ponad. No właśnie, później. Dokładnie. Tak, po, wojnie, po wojnie, w której Chiny Chińczycy tak naprawdę bronią w ich reżim. No. Dokładnie, Walczą razem z, z Armią Północnokoreańską przeciwko armii amerykańskiej. No ale właśnie to pokazuje, że, że ta relacja z Koreą Północną ona jest bardzo skomplikowana, niejednoznaczna i ona zostaje taka do dzisiaj. No, jest tylko gorzej, mogę powiedzieć. Znaczy nie ma już może pociągów z ciałami wysyłanych, ale później nadchodzą lata 70. Chiny nawiązują stosunki z, dyplomatyczne. Z Najpierw USA. spotkają się z Nixonem, później dochodzi do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Poświęciliśmy temu niedawno odcinek z USA, jak to jest odbierane w Korei Północnej. Kim Il-sen Il patrzy na to w ten sposób, że jest zdradzony przez Chiny. Mm -hmm. Mówi, że, że Chiny już idą drogą kapitalistyczną, sprzedały się tym siłom imperialnym. Natomiast Kim Il-sen mówi, że Pjongjang będzie wierny cały czas socjalizmowi. I nastawienie do denga w Korei Północnej jest bardzo złe. Mm -hmm. Deng jest pogardzany, można powiedzieć w tamtym e, kraju. No i zbliżenie Chin z USA to jedno, ale jednak no już największą zdradą jest to, że Chiny porzucają niejako Pjongjang dla Seulu. No i to dzieje się w 1992 roku, kiedy Pekin znormalizował swoje relacje z Seulem, nawiązał relacje dyplomatyczne z Koreą Południową. I chociaż nie mówimy w tym wypadku o takiej sytuacji jak. Tajpej, Pekin, że tu trzeba wybrać, tak? To nie jest taka gra o sumie zerowej w tym wypadku, no ale jednak odbyło się to kosztem relacji z Pjongjangiem. I oczywiście są różne interpretacje tego, czemu na przykład dopiero 92 rok, czemu Pekin nie nawiązał relacji chociażby wcześniej tak? z, z Seulem. I wiadomo, że tak konwencjonalnie myśli się o tej lojalności wobec właśnie sojusznika Pjongjangu. Ale, miszczę, że mówiąc bliższa jest taka interpretacja tego, że 92 rok, Nieprzypadkowo jest to bezpośrednio po rozpadzie Związku Radzieckiego. To pokazuje, że Pekin obawiał się, i to znowu jest przydatne tło historyczne dla, dla tych relacji, obawiał się, że jeśli on opowie się za Seulem wcześniej, na początku lat 80., to Pyongyang zbliży się z Sowietami. I w pobliżu Chin będzie za dużo promoskiewskich sił. Bo na początku lat 80 już o tym wspominałem, tak? To jest Mówimy bardzo ciekawe. Tak. O Sowietach na zachodzie, mm -hmm. interwencji w Afganistanie, mm -hmm. na zachodzie Chin, tak? Na południu Wietnam, na północy, no to już jest bezpośrednio terytorium rosyjskie. I teraz jeszcze ma być tak, mamy ryzykować, że Sowieci będą jeszcze obecni od wschodu, w Korei Północnej, no, no nie, to już było za duże ryzyko. I pamiętajmy właśnie, że Chiny grają tutaj w taką skomplikowaną grę, w której... Nie chcą zupełnie antagonizować Korei i Japonii tak samo tak? i rzucać ich całkowicie w objęcia USA, bo zacieśnianie takiej współpracy w tym trójkącie to jednak jest coś, czego Pekin się obawia. Jest to naprawdę delikatna rozgrywka, takie wyważenie interesów różnych stron. Gdzie, no na przykład, wbrew temu, co teraz bardzo mm, często się mówi, że taka nowa doktryna chińska to jest to, że Chiny chcą po prostu wywrócenia porządku światowego do góry nogami, odrzucenia tego Pax Amerykana. Ale jednak widać dobrze, właśnie w praktyce, że w tym bezpośrednim otoczeniu ta sytuacja nie jest wcale tak łatwa do nawigowania dla Pekinu. I dlatego Pekin też. Musiał być odpowiedzialnym partnerem w, w oczach i USA, i Korei Południowej. I tak naprawdę od pierwszej próby nuklearnej Korei Północnej w 2006 roku, Pekin był wobec tych prób krytyczny. To prawda. I pamiętajmy, że już w tak. 2017 roku, i nie mówimy o jakiejś odległej historii, mówimy o Xi Jinpingu, w 2017 roku Chiny przyłączają się do amerykańskich sankcji na Pionie. I tutaj mamy bardzo ciekawe też wydarzenia, bo. Oczywiście w USA było przekonanie, myślę, że teraz już jest mniejsze, no ale takie właśnie, o którym wspomnieliśmy na początku odcinku, że bez Chin nie ma Korei Północnej, że, że Pekin kontroluje Pyongyang tak naprawdę. I oczywiście gospodarczo tak jest. Jak spojrzymy na wymianę gospodarczą Korei Północnej, 98% całego importu i eksportu tego kraju są tylko Chiny. Też widać, że po tym 2017 następuje spadek wymiany handlowej między Tak, oboma Tak, krajami. ale też. W 2017 roku nastąpiło też inne wydarzenie, które wszyscy pamiętamy. No właśnie. I to jest zabicie Kim Jong-nama w Malezji, tak, które też zostało zlecone przez Koreę Północną, a Kim Jong-nam przez wiele lat mieszkał w Chinach. Jeszcze jedno wydarzenie ma miejsce chwilę po tym, czyli spotkanie Kim Jong-una z Trumpem. Wcześniej była taka właśnie narracja amerykańska, że ze strony Trumpa też, że Chiny powinny coś zrobić z Koreą Północną. I Chiny... No, w przypadku tych sankcji tak no wychodzą niejako znowu naprzeciw. Ja nie chcę, żeby znowu była cały czas taka narracja, że Chiny tutaj bardzo próbowały z Trumpem współpracować. Ale Trump jednak wykonywał pewne ruchy, które były niezrozumiałe dla Pekinu. A gdzieś tam była wola współpracy. I tak było w tym wypadku, że Trump spotykał się z Kim Jong-unem. Paradoksalnie doprowadził do zbliżenia Chin z Korą Północną, bo Chińczycy obawiali się, że nagle mm -hmm. ten reżim koreański, który no, w jakiejś formie jest im potrzebny, no bo, no bo co? Przez to, że ten, że ten reżim Kima jest jednak bardzo mocno niezależny i ciężko Chińczykom, tak naprawdę, myślę, dokonać przewrotu tam i zainstalować kogo innego. Jest ryzyko tego, że w ogóle ten kraj się zdemokratyzuje, i w ogóle wpadnie w objęcia amerykańskie i zachodnie. No, to jest niełatwa sytuacja do nawigowania dla Chińczyków. Wtedy, kiedy Trump spotyka się z Kimem, Si niejako no wiedząc, że takie spotkanie jest planowane, sam wychodzi z inicjatywą, żeby jednak spotkać się z Kim Jong-unem. Mamy tego typu spotkania, ale cały czas mówimy o atmosferze wzajemnej nieufności, w której znowu, no teraz już przechodząc absolutnie do, do tych współczesnych wydarzeń, zbliżenie z Moskwą jest odczytywane jako policzek. I no, oczywiście ten piągiang i Kimowie przez, przez te lata wiedzą, że mogą sobie pozwolić na wiele w relacji z Pekinem. I oni czują, że, że ten Pekin jest niejako zmuszony do, no do obrony tamtejszego reżimu utrzymywania go na powierzchni, no bo jaką ma właśnie alternatywę? Tak, ale moim zdaniem coś jeszcze bardzo ciekawe to są wydarzenia, które miały miejsce dookoła pandemii COVID-19, bo to Korea Północna była pierwszym krajem, która przed Chińczykami zamknęła swoje granice. I o tyle to jest też ciekawe, że Chiny bardzo często potem w swoich mediach podkreślały, że to Stany Zjednoczone jako pierwszy kraj zamknął swoje granice przed Chińczykami, więc, no, no wiadomo, nie można i tak dalej. I pomijano to, że tak naprawdę jako pierwsze, swoje granice zamknęła Korea Północna, i to samo się stało w roku 2022, kiedy to Chiny zarzuciły wreszcie swoją politykę zero COVID, i w Chinach wszyscy od razu, jak jeden mąż zachorowali na COVID, Hi Korea Północna wydała takie donie, takie no, ta, wydała takie zarządzenie, że obywatele Chin mają zakaz wjazdu na teren tego państwa. A przy okazji, jeżeli mówisz o covid jeżeli chodzi o samą decyzję zamknięcia granic, to pamiętajmy, kto granice bardzo długo trzymał otwarte i był za to krytykowany. Moon jae czyli prezydent Korei Południowej. Bo myślę, że, że możemy tu, tu skonkludować tym istotnym wydarzeniem, czyli wysłaniem koreańskich wojsk na no ukraiński front. Bo tak myślę sobie, że komentarze chińskich internautów to jest albo współczucie dla tych ludzi, tych, tych koreańskich żołnierzy, którzy tam zostali wysłani, którzy zginą. Jest raczej świadomość tego, że północno-koreańska armia nie jest w stanie odegrać znaczącej roli. Ci żołnierze to jest mięso armatnie. No ale a propos właśnie tego, tej, tej roli mięsa armatniego, tu znowu pojawiają się żarty z Koreańczyków, w gruncie rzeczy nie tak różniące się od tych, które gdzieś tam na zachodzie można by przeczytać, tak. że a jeśli Rosjanie dadzą im chociaż coś do zjedzenia, to oni mięsem armatnim będą. Albo to, że chociaż mogą wyjechać z kraju tak. po raz pierwszy, jedyny prawdopodobnie. I w chińskich mediach społecznościowych pojawiają się raporty, informacje, posty o tym, że Krończycy masowo giną na, na froncie. Nikt specjalnie tego nie cenzuruje. Na takim poziomie bardziej analitycznym bym powiedział, że pisze się gdzie nie o tym, że Krończycy no, chcą w ten sposób zyskać doświadczenie, tak, obyć się na polu bitwy, tak. Też z obsługą rosyjskiego sprzętu, czy, czy, czy w ogóle strategii wojskowej, które są wykorzystywane, przez Koreę Północną, więc to akurat czytelnie sygnalizuje, że tym ruchem, kim chce pokazać, tak. właśnie, że jego armia będzie miała gotowość bojową. bojową. Ale jeśli chodzi o samo zaangażowanie Chin, uważam, że mamy sytuację, no jednak daleką od jednomyślności I, i mamy bardzo wiele różnych głosów, co pokazuje też, że w kwestii tej relacji z Koreą Północną, a w końcu właśnie tej ostatniej kwestii zaangażowania Korei Północnej w tę wojnę po stronie Rosji, nie ma propagandy, która oficjalnej propagandy medialnej w Chinach, która pozwalałaby nawigować te tematy. I w jaki sposób zuniformizować te głosy w opinii publicznej w Chinach. Bo ja na przykład słyszałem i czytałem już takie wypowiedzi Chińczyków, że, tak, z jednej strony, no, Chiny nie powinny się angażować, bo kochają pokój. Ok. Tak, no, bardziej cynicznie, po prostu nieopowiedzenie się po żadnej ze stron służy wzrostowi Chin, ich pozycji. Bo też przypomnę tylko wbrew temu, co mówi się na Zachodzie i co wy zapewne myślicie, dużo ludzi w Chinach. Nie ma wcale jasności co do tego, czy Chiny popierają Rosję w tym konflikcie. Niektórzy zauważają, że Chiny powinny być bardziej aktywne po stronie rosyjskiej, bo to, że ten konflikt teraz przybiera globalną skalę, jest szansą dla Chin na reunifikację, zajęcie Tajwanu, a Chiny przesypiają ten moment. Są też takie głosy, że Chiny, no jednak, powinny myśleć o relacjach z Europą i nie mogą jej antagonizować wsparciem Rosji. No też są takie głosy, że, że, że Chinom brakuje takich. Jednoznacznych, silnych sojuszy. I dlatego, że USA i Europa taki mają, że są jednomyślne, to Chiny chodzą tak naprawdę na ich łańcuchu. I to jest trochę tak w domyśle, że USA oczywiście taką jednomyślność z Europą może osiągnąć, bo kontroluje gospodarczo stary kontynent, a no, no, Chiny że Korea, że niby Chiny... kontrolują tak. gospodarczo i kontrolujemy Koreę Północną no i, i tutaj Rosja podobno jest od nas zależna tak główną możemy, oni sobie tak, robią, co, robią co, chcą. co chcą no i dlatego też właśnie bardzo dużo jest w mediach społecznościowych takich głosów bo to też Zeleński podniósł, że Chiny nic nie zrobiły w tej sytuacji, żeby zapobiec wysłaniu tych koreańskich wojsk no jest bardzo A co bardzo Chiny dużo mogły takich... zrobić nie, no dokładnie to, no, więc dokładnie to się mówi, że jest dużo głosów takich mówiących, że no, co my mogliśmy zrobić? Przecież nie mamy żadnego wpływu i Pjongjang i Moskwa to są niezależne stolice, więc w żaden sposób Chiny się w tę politykę nie angażują. Na pewno nad Chinami gdzieś majaczy ta perspektywa tego, co Rosja obiecała w zamian Korei Północnej. Tak? No, wsparcie wojskowe, wsparcie mm. koreańskiego programu nuklearnego. Którego Chiny nie wsparły pomimo próśb ze strony koreańskiej. No I właśnie, wielokrotnych. Mamy, mamy te gwarancje bezpieczeństwa. I mówimy tutaj o sytuacji właśnie gigantycznego napięcia na Półwyspie Koreańskim. Ja wiem, że oczywiście zawsze myśli się o tym kraju o Korei Północnej jako takim totalnie nieobliczalnym i prowokującym bez powodu. Ale nawet, nawet w europejskich mediach możecie przeczytać gdzie niegdzie artykuły tłumaczące, że ostatnie ruchy Korei Północnej nie są całkowicie jednostronne i wynikają też ze zwiększającej się presji Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i wspólnych manewrów testowania broni, która sprawiła, że Pyongyang i Kim no, nie czuli się bezpiecznie. I nie wchodząc absolutnie w jałowe dyskusje o tym, czy, czy ja to jest wina, wiadomo, że nie ma sensu usprawiedliwiać północno-koreańskiego reżimu, ale jednak Pyongyang mógł mieć poczucie, że nie może tolerować sytuacji takiego napięcia i szukał pomocy zagranicznej. I tutaj pojawiają się oczywiście tylko dwa państwa, które są w stanie wspomóc Koreę Północną vis-a-vis -vis Korei Południowej wspieranej przez USA oczywiście, no i wiadomo, że to są Chiny i Rosja. I można uważać, też to wynika z tego, o czym mówiłem wcześniej, całej tej trajektorii historycznej, że Koreańczycy wciąż nie uważają Chin za partnera, który jest realnie gotowy stanąć w kontrze do USA. I w tej układance Moskwa jawi się jako alternatywa, co oczywiście no, z racji na te, te historyczne konteksty na pewno nie jest dobrze w Pekinie odbierane. Bo Chińczycy realnie obawiają się konfliktu na Półwyspie Koreańskim. Tak, zupełnie szczerze, jest tak naprawdę bardzo nie na ręka. No dobrze, więc nagadaliśmy się już tutaj i kolejną część zostawimy sobie na mało powiedziane plus. I tam porozmawiamy sobie o odbiorze Korei Północnej w chińskim społeczeństwie. Znaczy wśród po prostu chińskich internautów, ale być może zahaczymy też o mniejszość koreańską. Czy o studentów z Korei Północnej w Chinach? Także słyszymy się w Małopowiedziane Plus. Dziękujemy za słuchanie tego odcinka i do usłyszenia. Dziękujemy i do usłyszenia. Jeżeli chcecie słuchać Małopowiedziane Plus, zapraszamy Was na naszego patronite patronite.pl Małopowiedziane. Wszyscy nasi patroni ze wszystkich progów mają dostęp do Małopowiedziane Plus.